Produkty oferowane przez bank są dostępne we wszystkich kanałach obsługi. To klient decyduje, w jaki sposób jest mu najwygodniej skontaktować się z bankiem. Może przyjść do naszego oddziału. Sieć naszych placówek jest duża, a będzie jeszcze szersza po zakończeniu fuzji z Eurobankiem. Jednak zdecydowanie dynamicznie rośnie liczba klientów korzystających z bankowości internetowej i tak zwanego kanału mobile, czyli aplikacji dostępnej na naszym smartfonie. Klienci korzystający z tych kanałów często potrzebują wsparcia doradcy, stąd niezmiennie rosnąca rola obsługi telefonicznej, czatowej i mailowej. Każdy kanał to jednak specyficzna forma kontaktu. Inaczej z klientem można porozmawiać w oddziale, przez telefon, a jeszcze w inny sposób za pośrednictwem czata. Klienci są różni, tak samo różne są ich potrzeby i tę różnorodność zawiera segmentacja behawioralna, która codziennie pozwala nam dostosowywać lepiej produkty, język komunikacji do klienta. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmieniliśmy rolę konsultanta, z obsługującego zapytania klienta w aktywnego doradcę. Dzisiaj w Contact Center konsultant po pierwsze zbada potrzeby klienta, zbada jego możliwości finansowe, wykona symulacje, przedstawi najlepsze dla niego rozwiązanie. Niejednokrotnie zdarza się, że po rozmowie z naszym doradcą klient decyduje się na zupełnie inny produkt, który zdecydowanie lepiej sprawdzi się w jego sytuacji. Jesteśmy obecnie w trakcie procesu fuzji z Eurobankiem. Proces łączenia banków to złożony i skomplikowany projekt. Mimo to od początku postawiliśmy sobie cel, że nasza bieżąca działalność, w tym jakość obsługi, pozostanie na najwyższym poziomie. To jest też powód, że pierwsze miejsce w rankingu instytucji roku w trakcie trwania tego projektu bardzo nas cieszy i utwierdza w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku. Jednym z trendów, jaki obserwujemy w kanałach zdalnych, to rosnąca popularność czatu w kontakcie z bankiem. Na co dzień rozmawiamy coraz częściej za pomocą aplikacji typu Messenger czy WhatsApp. Jest to dla nas najwygodniejsza forma kontaktu ze znajomymi czy rodziną. Nie inaczej jest w kontakcie z bankiem. Popularność tego kanału rośnie w bardzo dużym tempie. Oczywiście nadal większość klientów wybiera telefon do nas jako tę najwygodniejszą formę rozmowy na temat ich finansów. Specyfika obsługi w kanałach zdalnych wymaga od nas dostosowania szkoleń pod kątem obsługi klienta przez telefon, czat i e-mail z wykorzystaniem właśnie wiedzy o kliencie. Proces rozwoju kompetencji pracowników Contact Center nie kończy się na szkoleniach. To proces, który trwa stale, realizowany jest wielowymiarowo przez menadżera przy współpracy z obszarem jakości. Bazuje on na opinii klientów, niezależnych ekspertów oraz systematycznej analizie i kontroli.